Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, a właściwie pierwszy odcinek z Car Mechanic Simulator 2021. Ej Tomek! Odpalaj intro! Moi drodzy, czy będziecie grali w tę grę, czy nie? Warto ją kupić, żeby wesprzeć naszych polskich twórców. To jest gra z Rzeszowa, w której możecie naprawiać samochody, jak sama nazwa wskazuje. Ja już sobie troszeczkę tutaj warsztat rozbudowałem, to znaczy co? Nie rozbudowałem, tylko zacząłem sobie ten mój warsztat tutaj pracować, żeby zobaczyć, co jest pięć, żeby móc wam wszystko fajnie opowiedzieć i powiem wam, że jestem zaskoczony. Podoba mi się ta gra. Podoba mi się ta gra, bo jest tutaj, są tutaj elementy, które znam z poprzednich części, w których dobrze się czuję, wiem o co chodzi w tej grze. Dużo jest usprawnień, ułatwień, ale przede wszystkim patrzcie na to. Wychodzimy na zewnątrz, możemy wyjść z garażu, czujesz to normalnie. Wychodzisz z garażu, jeszcze wszystkich opcji tutaj nie poznałem i nie wiem co i jak, ale mamy normalnie taki warsztat, gdzie możemy sobie chodzić tutaj po placu, wiesz. Jak wejdziemy do środka, zacznie grać sobie muzyka. No jest naprawdę, naprawdę kozacko pod względem właśnie takiego klimatu. I patrzcie teraz na to, jesteśmy sobie przy drodze. My jesteśmy chyba jakąś taką opuszczoną stacją paliwową, albo nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje, czy nie. Od czasu do czasu jeździ sobie tutaj samochód w jedną i w drugą stronę. Także to, ale to nie wszystko. Tu mamy budkę telefoniczną, tu mamy rzecz. Budka telefoniczna, bardzo, bardzo ważna rzecz w karmechaniku, prawda? Możemy sobie gdzieś zadzwonić. Ale mamy z tyłu też i plac. I słuchajcie, to wszystko, co tutaj widzicie, to będziemy mogli sobie rozbudowywać. Ścieżki diagnostyczne, różne rzeczy, których ja jeszcze nie odkryłem i które mam nadzieję razem sobie odkryjemy, to sobie będziemy sprawdzać. Ten budynek chyba też się da w coś przekształcić, to sobie sprawdzimy. Mam tylko nadzieję, że jak będziemy na przykład w środku tego naszego warsztatu, nie, czy tu otworzymy? Nie. Jak będziemy w środku tego naszego warsztatu, to będziemy mogli sobie jakimś samochodem wyjechać tu dookoła i na przykład wjechać do innego garażu, żeby go naprawić. Okej, jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają, które nie zostały poprawione w stosunku do Car Mechanica 2018. I o tym wam też oczywiście opowiem, ale po kolei. Przede wszystkim nowe rzeczy są, najciekawsze z takich nowych rzeczy to są wymiana płynów. Możemy teraz uzupełniać płyn do spryskiwaczy, do płyn hamulcowy i jeszcze oczywiście silnikowy, oleje, ale te płyny takie dodatkowe zostały dodane do samochodów i my sobie weźmiemy jakieś zlecenie, tu mamy telefon, weźmy sobie na razie niefabularne zlecenie, tu mamy jakąś furkę i przyjmujemy zleconko. Proszę bardzo, zobaczcie jak to wygląda. Ładuje się, ładuje, ładuje, ładuje. I proszę bardzo, samochód ląduje przed naszym warsztatem, nie od razu w środku, także musimy go najpierw wprowadzić, żeby zacząć przed nim pracować. Zobaczcie sobie jak to wygląda pod maską teraz. Widzicie, że mamy płyn do spryskiwaczy i mamy zbiornik płynu chłodzącego i chyba jeszcze coś tutaj, aha, jeszcze mamy tutaj zbiornik do wspomagania kierownicy, no nie? Zbiornik płynu do wspomagania kierownicy, więc to sobie mamy, to jest zupełnie nowa rzecz. Tu możemy sobie zajrzeć, no tutaj chyba niewiele zmian zaszło pewnie. Znaczy, ja zauważyłem, że te części generalnie są bardziej szczegółowe, więcej jest tutaj detali i to mi się podoba. Znaczy, ja wam coś powiem, tutaj już zostały zapowiedziane dodatki do tej gry i Car Mechanic 2018 od 2017 roku, bo nazwa mówi, że to jest z 2018 roku, ale ta gra jest z 2017 roku. Do tej pory wychodziły różne DLC, które wprowadzały nowe rzeczy do Car Mechanica 2018 i jest mega, mega, mega dużo dodatków do 18. Możecie mieć dodatek licencjonowane samochody, samochody Mazdy, Dodge'a, tutaj jakieś tuningi, Jeepy. Zobaczcie ile tego tutaj jest. To wszystko
możecie sobie kupić. Teraz to jest w promocyjnej cenie nawet. Widzę, że za 8 zł jeden dodatek. A jest tam kilka samochodów. Mamy na przykład Chryslera dodatek. Możemy sobie Chryslera 300C albo jakiegoś tam starszego naprawiać. I to nie jest tak, że tylko jest buda podstawiona i fajnie, tylko faktycznie jest ten silnik. Na przykład jak naprawiamy sobie Mazda RX-7, to mamy silnik Wankla i wygląda to bardzo fajnie. Jakby widać, że twórcy starają się tę grę rozwijać i to nie jest tak, że kupisz sobie tę grę i po roku już nie będzie w niej co robić, tylko cały czas coś nowego się pojawia i to mi się bardzo podoba, że jakby to nie jest taki zakup, który będzie cię bolał po miesiącu na przykład. No i tutaj gra nigdy się nie kończy, tu cały czas są nowe zlecenia, nawet jak zrobisz te fabularne, to później się pojawiają jakieś nowe. Twórcy po prostu dbają o tę grę i ją aktualizują i ja nie widzę powodu, dlaczego byście mieli sobie w nią nie zagrać. Po prostu. I tutaj mam też taką ciekawą anegdotkę, bo mój znajomy jest świeżym absolwentem szkoły technicznej, mechanicznej i on mówi, że większość jego kolegów pozdawała właśnie dzięki Car Mechanicowi, Car Mechanic Simulator, bo tutaj co prawda, wiecie, rozmieszczenie tych wszystkich komponentów to jest bardzo proste, tak? Jakby tutaj mamy taką pompę ABS, tutaj jakby wszystko jest takie proste tutaj, nie jakbyśmy mieli amerykański jakiś starcy. O, to wygląda jak w moim Crossfire'ze na przykład to wnętrze. Oczywiście jest inny silnik, ale jeśli chodzi o rozmieszczenie tych komponentów, jest to bardzo podobne. Natomiast jakbyśmy wzięli sobie na przykład jakiś samochód marki BMW, no to tam skomplikowanie rośnie wykładniczo. Jest dużo więcej elementów, jest dużo więcej skomplikowania i wiesz, jeśli chodzi o takie podstawowe rozpoznanie tych części, no to Car Mechanic nam w tym na pewno bardzo pomoże, tak? Wiemy, że tutaj będzie jakiś tam filtr oleju, tu będzie gdzieś rozrusznik pewnie na dole, tam tu będzie rozrząd i tak dalej, nie? I ktoś jak zobaczy te takie podstawy, jak już naprawi te 700 samochodów w Car Mechaniku, no nie będzie miał problemu z tym, żeby rozróżnić części na egzaminie. I w ten sposób właśnie większość osób pozdawała ten egzamin. Poważnie, to jest realna historia, którą ja znam z prawdziwości. Także no mega, mega fajna sprawa. Jeśli ktoś z was zastanawia się, jak wygląda samochód, jak się go naprawia, to nie jest cała taka czarna magia, te silniki spalinowe, to jest tak naprawdę bardzo prymitywna technologia. Trochę ulepszone parowozy po prostu, tylko że zamiast... to nieważne, dobra, słuchajcie. Chodźmy zobaczyć to zlecenie, pokażę wam, jak wygląda naprawa tego. Dolej płynu chłodzącego, dolej płynu do wspomagania kierownicy, czyli akurat mamy... Czyli akurat mamy to, o czym wam mówiłem, że to jest nowość. I tutaj powiem wam, że tych zleceń tego typu jest dużo. Tak twórcy chcą nam zwrócić uwagę na to, że no to jest nowość i będzie 3000 różnych takich zleceń tego samego typu. Więc tak, mamy dolać płynów. Pyk, dolewamy. Zaraz wam coś jeszcze pokażę ciekawego, to jest bardzo fajne. Okej, i mamy dodany płyn i oczywiście tutaj mamy też podziałkę, do kiedy mamy dolewać ten płyn. Chociaż tutaj jeśli chodzi o płyn chłodzący, to nie wiem dokładnie do ilu, także tutaj sobie do tej granicy dolewam, tak jak ja u siebie to dolewam w samochodzie. Natomiast tutaj mamy podziałkę, widzicie, że... To jest kuźwa, przecież dopiero dolałem. Tutaj możemy dolać do maksa, nie? Jest tutaj ten wskaźnik max. Ej, no dolałem, prawda? I znowu muszę dolewać. Coś nie tak. Okej, daję escape. No i git. Wcześniej dolewałem, widzieliście? Nie, no przecież widzieliście, no nagrałem to, halo! Okej, i to właściwie po tym zleceniu. Tutaj na początku mamy bardzo proste zlecenia, bo musimy rozbudować najpierw swój warsztat. I tutaj bardzo, 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 bardzo fajna zmiana, jeśli chodzi o rozbudowę warsztatu. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tylko muszę podejść do szafki z narzędziami. I zobaczcie sobie, co my tu mamy. Przede wszystkim, tutaj mamy drzewko rozwoju naszego mechanika. To w jaki
jak szybko on może spacerować, tutaj jakieś wykrywanie części, zniżki i tak dalej. To wszystko dotyczy rozwoju, czyli zdobywamy punkty umiejętności i tutaj te punkty po prostu wydajemy je w ten sposób. Natomiast rozbudowa warsztatu to jest tylko i wyłącznie kasa. W poprzednim mechaniku mieliśmy tak, że jeśli chciałeś rozbudować sobie warsztat, to musiałeś wbić poziom, odblokować jakąś tam rzecz i dopiero mogłeś ją sobie kupić, nie? A tutaj jeśli masz dużo hajsu, to od razu wszystko możesz sobie kupić. Taka opcja. I mamy myjnię samochodową. I ją sobie właśnie teraz kupimy, zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Pierwsze co to oczywiście tablet kupiłem, mega, mega fajne. I kupujemy sobie myjnię samochodową. Będę już mógł przyjmować zlecenia z myciem samochodów. A czy tak, jeśli chodzi o myjnię samochodową, to ja bym chciał, żeby kierowcy sobie do mnie przyjeżdżali i na tej myjni samochodowej myli sobie samochody sami. I żeby ta myjnia samochodowa przynosiła mi jakieś zyski. I zobaczcie, już nam się pojawiło tutaj, pojawiła opcja mycia samochodu, także widzicie, kupiłem sobie jakąś rzecz, to kosztuje mało kasy, ale zobaczcie, kupiłem sobie jakąś rzecz i to nam się tutaj zbudowało, w tym miejscu pewnie też nam się coś zbuduje, póki co są tutaj jakieś roboty i no na razie nic się tu nie dzieje, ale teraz możemy sobie na przykład wziąć i samochód umyć, nie? Tak, musimy tutaj przyprowadzić samochód i tu będziemy mieli zestaw do czyszczenia wnętrza, to nie tylko z zewnątrz, o kurde, tego nie wiedziałem. Będziemy musieli to przetestować, z tyłu mamy agregat prądotwórczy, czy jakaś pompa. Nie, to pompa jest, zobaczcie, tutaj mamy camlocki i mamy jakiś wołun rzyszy. Fajnie, zlecenia możemy sobie przyjmować w każdym miejscu, możemy przyjmować też i tutaj mamy za... Nie mamy innych zleceń, tylko musimy to fabularne zrobić. Tutaj mamy mapkę, mapka wygląda sobie tak, nie możemy jej przewijać jakoś bardziej. Mamy długą prosto, mamy salon samochodowy, zaraz sobie tam zajdziemy. Mamy tor wyścigowy, tor testowy, parking, mamy mój garaż, który jest pusty. No bo nie mam żadnej fury póki co. Ale dobrze, weźmy sobie, o, tutaj mamy jakieś takie, chcę pominąć te zadania fabularne, bo chcę zostawić sobie po prostu na później. Tutaj mamy problem z hamulcami. Weźmy sobie problem z hamulcami, bo chcę wam najpierw pokazać co i jak. I o, właśnie, od razu wam pokażę rzecz, która mi się nie podoba, ale zanim to, to pójdziemy sobie jeszcze na myjnię. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób czyści się tutaj wnętrze. Poczekaj. Tak, czyści. O nie! Nie mogę sam tego myć! Ale szkoda, ja myślałem, że będę mógł się sobie tutaj przyjść jakimś tym, wiesz, zrobić. Ej, naprawdę się zrobiło, czy nie? To wnętrze wygląda dalej na jakieś brudne, chociaż... Ciężko powiedzieć. Tu mi brakuje jakiejś tylko muzyczki, bo w garażu w środku mamy radyjko. Co tu Flex robi, kurde? W garażu w środku mamy radyjko i ono sobie tam gra, tutaj też przydałoby się jakieś radyjko do mycia samochodu. Ach, kurde. Tak, chcę umyć. O, szkoda. Bardzo szkoda, że nie możemy, wiecie co, sami sobie tak umyć, wziąć sobie kreszera, wiesz, umyć to tak. Ach, szkoda bardzo. Myślałem, że to będzie jakoś tak bardziej rozwiązane, znaczy tak rozwinięte może tak. No dobrze, chodźmy w takim razie na podnośnik i zobaczcie, jak przenoszę sobie samochód na podnośnik, to od razu my się też tutaj przenosimy, więc nie musimy sobie chodzić. Przejdźmy do radia. Tutaj mamy kilka stacji radiowych, mamy Car Mechanic Simulator Greatest Hit, czyli mamy najlepsze hity z wszystkich części Car Mechanica. I mamy tutaj również piosenki z Car Mechanic Simulator 2014. To był pierwszy? Proszę bardzo, kojarzycie? Jeszcze wiem, to chyba moje ulubione było. O, jest House Radio. Dobra, dajmy sobie to. Także mamy 6 stacji radiowych, bardzo fajnie. No i co? Mamy tutaj taki zardzewiały, stary podnośnik. Samochód możemy sobie reperować w ten sposób. Za chwilę naprawimy mu hamulce. A, i tutaj już widzicie chyba, co się dzieje. Właściwie nie wiem, czemu tak wysoko podniosłem, ale dobra.
Na razie mój mechanik bardzo wolno odkręca wszystkie śruby. Bardzo wolno. I patrzcie teraz na to. Mamy jedną śrubę zardzewiałą jakoś bardzo mocno. I ojej, nie mogę jej... Widzicie? Nie można jej ruszyć i możemy, mamy tutaj opcję poluzuj śrubę. Bierzemy WD-40, patrz. Pyk! I śruba już jest poluzowana. Gdyby to było takie proste w rzeczywistości, to ja bym chyba sam był mechanikiem. Ale wiemy, że tak proste to nie jest. Ja już wcześniej sobie kupiłem klocki hamulcowe, bo już kilka napraw robiłem, a ja zawsze kupuję sobie na zapas jakieś rzeczy. Musimy tylko dokupić zacisk hamulca. I to się robi z poziomu tabletu, czyli nie musimy iść do komputera. Dobra, zacisk, pyk. I mamy zacisk i kupimy też tłoczek. I zacisków kupimy sobie 3 sztuki. Bo jak widzicie, to się przydaje, żeby sobie to kupić na przyszłość. Ok, i montujemy zacisk i tłoczek. Śruby mechanik automatycznie wymienia na nowe. W rzeczywistości to by było, wiecie, jak no, po prostu wkręciłby stare i tyle, no, co będzie wkręcał nowe. Okej, okay. To mamy zrobione i teraz chodźmy z drugiej strony, bo coś czuję, że tutaj też będzie problem. Jest. Nawet nie muszę tego badać, bo moim ludzkowym wzrokiem wiem, że jak coś w karmechaniku jest zardzewiałe, to trzeba to naprawić. I to są właśnie rzeczy takie stałe w serii Car Mechanic Simulator, które ja znam dobrze i które wiem, że po prostu będą działać też i tutaj, no nie? Teraz pytanie, czy musimy wszystkie hamulce powymieniać? Zaraz zobaczymy. Dobrze, to montujemy i za chwilę się samochodem przejedziemy. Pokażę wam to i owo. Dobrze, montujemy sobie felgę. Znam koło, nie? Bo felga to sama felga bez opony. Ok, mamy zamontowane i teraz patrzymy jeszcze z przodu, ale z przodu takim moim laserowym spojrzeniem mogę stwierdzić, że jest bardzo w porządku. Ale jeszcze coś, a moduł ABS do wymiany. Jeszcze któreś klocki hamulcowe są nie takie i tu widzę, akurat trafiłem. Tu widzę, że coś jest nie tak. Trzeba ściągnąć zacisk i trzeba wymienić klocki hamulcowe, ja już sobie je chyba, mam chyba jeszcze jedno w zapasie. Trzeba poluzować śrubę. A dziwne, nie? To normalnie mechanik z tej strony to raczej by nie włożył tego, a może, nie wiem, może by dał radę. Raczej mało tam miejsca jest, chociaż tutaj się wydaje, że to jest dużo. No dobrze, montujemy. Musimy dokupić klocków, nie szkodzi. Dokupujemy sobie. Nie musimy pisać całej nazwy, tu się ładnie wyszukuje jak w Google. Możemy sobie w ten sposób szybko działać. Proszę bardzo. I mamy wymienione. W rzeczywistości to czasami trzeba te śruby przecinać, rozwiercać. Bo to ludzie czasami przyjeżdżają do mechanika, jak już samochód po prostu nie jedzie do przodu, a wtedy to już jest katastrofa, wiesz, jak z zębami, nie? Tutaj widzę, że jedna śruba jest, zobaczcie, zaś nie działa, to pokażę wam, jak wygląda odkręcanie. Czekaj, bo jak chcę to, o. I już tutaj mamy taką, nie rusza się ta śrubka i musimy, sip. W rzeczywistości też by to było takie proste, możecie być tego pewni, no. Dobra, i została nam ostatnia rzecz, czyli pompa ABS? Chodź Honda. I pompa ABS-u powinna być tutaj. I widzicie, że... A moduł ABS, okej, moduł, nie pompa. Tutaj też mamy śrubkę zategowaną. Czy powinien to ukręcić, kurde. Czekaj, nie mogę tego ściągnąć? Aha, dobra, luzujemy. To się tutaj nie nazywa WD-40, tylko jakoś inaczej. Dobra, musimy kupić moduł ABS, nie pompę ABS. Nieważne. Aha, czekaj, to nie jest w tym sklepie. Musimy pójść do odpowiedniego sklepu. I to będzie elektronika. ABS. I mamy moduł ABS. $700 tego nie kupuję na zapas, bo zobaczcie na mój stan kasy. Jest tragedia.
montujemy moduł. Także widzicie, wszystko jest tutaj podzielone na sklepy, nie? W jednym sklepie nie kupimy sobie wszystkiego. No i dobra, i teraz no musimy samochód zbadać chyba, prawda? Więc przestawiamy samochód, albo czekaj, weźmy sobie... Chyba musimy wejść w mapkę, o! I weźmy sobie, mamy nawet złomowisko, aukcje samochodowe, ale musimy wbić odpowiedni poziom, żeby się tam dostać. No i mamy jakąś stodołę, mapy z warsztatu, brak dodatkowych tras, o, ciekawe. A, to będzie Steam Workshop, czyli będziemy mogli sobie jakieś mapki tworzone przez graczy przetestować tutaj. Złomowisko, tutaj mój garaż, no i tor wyścigowy. Możemy sobie to przejrzeć, musimy najpierw wybrać chyba samochód. Akurat mam jeden. 145 koni mechanicznych, to będzie 925 kg wagi. To będzie latać. Jesteśmy na torze wyścigowym. Strasznie głośno, kurde, strasznie głośny ten samochód. To powinien brzmieć jak tartak. Też to jest Honda, czy nie? Model jazdy, ja nawet nie gram na padzie, nawet nie gram na kierownicy, nawet nie wiem, czy tej kierownicy można podłączyć do tego. Ale nie gram, czekaj, próbuję sobie obrócić kamerę, nie wiem jak to się robi. Myszką chyba nie. Myszką się tego chyba nie robi. O, już zrobiłem, proszę bardzo, to wygląda sobie tak. Zobaczmy, ładnie obracają się felgi. Bardzo ładnie się animują felgi. Wow! Ej, zarypiaście się animują. Przecież to wygląda lepiej jak w Forzie Horizon 4. W Forzie Horizon 4 w pewnym momencie pojawia się taki blur na tych felgach i to wygląda źle. A tutaj animacja tych felg jest fantastyczna. Ja lubię zwracać uwagę na takie pierdoły, bo przeważnie twórcy gier nie skupiają się na tym aż tak bardzo. A tutaj to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Natomiast jeśli chodzi o... czekajcie, muszę tutaj... Jak się stąd wychodzi? Jedna rzecz jest dla mnie ogromnym minusem w tej części, a przynajmniej na tyle, ile ja zdążyłem się zapoznać z tą grą, bo może coś źle tutaj zrozumiałem, ale jak mamy bardzo zniszczony samochód, na przykład mamy uszkodzone hamulce, mamy zniszczone zawieszenie, samochód no nie najlepiej działa po prostu i tutaj, na torze testowym, to powinno wyjść. Gdziekolwiek byśmy pojechali tym samochodem, to powinno wyjść, nie? Że ten samochód nie działa dobrze. I to mi się nie podoba, że tutaj za każdym razem ta fura prowadzi się tak samo. Jedynie jak silnik nie będzie mógł odpalić, no to nie pojedziemy sobie nigdzie, bo nie będziemy mogli tam pojechać, prawda? No to tylko tyle. A tak to, no kurde, słabiutko, słabiutko to wygląda. Bo za każdym razem, nieważne jakbyś miał zniszczony samochód, tutaj prowadzi się to auto tak samo w Car Mechanic Simulator 2021. I to jest rzecz, która mnie boli już odkąd pojawił się ten tor testowy, na którą zwracałem uwagę, że to jest trochę słabe. Więc my właściwie sobie tutaj testujemy furę, mechanik jakby na czuja próbuje ustalić, co jest 5, jak nie mamy stacji diagnostycznej i część rzeczy nam wychodzi, hamulce, zawieszenie, mniej więcej, no nie? I tutaj zobaczcie, mamy takie statystyki, co i jak, tutaj powymienialiśmy, to mamy 100%, no nie? Ale chodzi o to, mnie boli to, że na tym torze testowym nie mamy czegoś takiego, że jak samochód jest bardzo zniszczony, to ta charakterystyka prowadzenia jest zupełnie inna. I tak powinno to tutaj wyglądać. Niestety tak nie jest. I to jest ogromny minus jak dla mnie. I tutaj mamy opcję zakończenia zlecenia. Zakończamy i zobaczcie, zarobiliśmy sobie troszeczkę hajsiku. Ten hajsik możemy potem przeznaczyć na ulepszenie naszego warsztatu, ale póki co to chyba... Tutaj mamy, zobaczcie, tutaj spawarkę pozwala... Przyjmować zlecenie związane z naprawą na dwo... Będzie można spawać! O kurde, to wszystko odkryjemy sobie jeszcze w następnych odcinkach na pewno. Ale spawanie to jest coś też chyba nowego, no nie? Mamy tokarkę. Tokarkę do hamulców pozwala na odnowienie tarcz hamulcowych. Wcześniej mieliśmy coś podobnego, tutaj też jest taka opcja. Mamy na przykład, na twoim garażu zostaje się kontener wyposażony ze sprzętu do odzyskania materiałów. Wcześniej mieliśmy taki stół, gdzie mogliśmy próbować naprawić jakąś część.
I to albo wychodziło, albo nie wychodziło, w zależności od tego, jak mieliśmy mechanika rozwiniętego umysłowo. Tutaj mamy już zestaw takich bardziej rozwiniętych narzędzi. Cześć, przejeżdżałem obok i zauważyłem twój warsztat. Dobrze, że ktoś zajął się tą starą, zrujnowaną stacją benzynową. Samochód, z którym dziś do ciebie przyjeżdżam, dosłownie przed chwilą kupiłem. Samochód był używany na co dzień i ogólny stan nie jest zły. Wydaje mi się, że dobrze by było sprawdzić stan oleju i ogumienia. Nie powinno to stanowić dla ciebie problemu. Jeśli uwiniesz się z tym zadaniem, to może się jeszcze spotkamy. Na razie. Wylej olej, spuść stary oraz wlej nowy. Bardzo, bardzo, bardzo fajne zleconko. Przede wszystkim nieskomplikowane, idealne dla mnie. Zabieramy się za naprawę tego pojazdu. Gościu, ty kupiłeś taką furę? Ja pierdzielę, co jest? V8? Chyba tak. Albo V6. Ciężko zgadnąć tak od razu. Takie małe jak V6, nie? Wygląda bardziej jak V6. Albo V8? Nie no, chyba V8. Co tu mamy? Rozdzielacz zapłonu. Nie no, to V8 jest. Tutaj mamy te. V8, nieważne. Dobra, chodźmy na podnośnik z tym. Przenosimy. I podnośnik A. Taki krótki silnik jak V6. Dobra, nieważne. Podnosimy go. A nie musimy. A nie, musimy podnosić, żeby wymienić olej. Dobra. Podnosimy gnoja. Samochód wygląda jak rudera. On wygląda jakby skórnika dopiero wyjechał jakiegoś. Jakby kury miały w nim, wiesz, jakby sobie w nim mieszkały przez jakieś 20 lat. I nagle gościu, ale fajny samochód. Przypomina mi to historię mojego Crossfire'a. Dobrze, teraz zobaczmy sobie. Mamy tutaj korek. A ja bym chciał to... A, czekaj, bo tu najpierw musimy wziąć to zlewarkę. Wcześniej musieliśmy w karmechaniku 14 musieliśmy sobie sami podstawiać tą zlewarkę do oleju, co robiło kilka różnych problemów. Teraz się ona podstawia automatycznie tam, gdzie powinno być. Trochę szkoda, bo w poprzednich karmechanikach można było sobie nią jeździć gdzieś tam dookoła, no nie? Tutaj. I tak jak sobie ją podstawiłeś, tak miałeś. I przeważnie gdzieś trafiał ten olej byle gdzie. No dobrze, zdemontuj część. O nie, czekaj, nie to! Bo ja chcę ten korek tylko. Czekaj, próbuję tu. Blok silnika, ja chcę tu. Bo to się tu odkręca, nie? Patrz, nie mogę. Nie mogę trafić. Co, ja mam problemy z celnością, halo. A dobra, nieważne, przypomniało mi się. Tu musimy zrobić. Użyj sprzętu. Ja chciałem normalnie korek. Ej. Ten olej wyglądał paskudnie. Dobra, nieważne. Nieważne, no już... Czekaj, na pewno wszystko się zlało, bo bardzo mało było tego oleju. Jak na V8-kę? Co jest? Dobra, odstawiamy to. Będziemy musieli zalać też nowy olej, ale będzie trzeba też wymienić filtr oleju, no bo jak się wymienia olej, to zawsze filtr oleju trzeba wymieniać, czy nie? Trzeba zobaczyć, jaki tu jest filtr oleju. Tu mamy pewnie filtr oleju. Mamy filtr oleju V8. Aha, dobra, od spodu samochodu mamy dostęp do tego, więc musimy znowu podnieść. A za ten czas kupimy sobie filtr pyk. I teraz musimy znaleźć odpowiedni filtr. Zobaczcie, tutaj mamy sporo tych filtrów, więc będziemy mieli pewnie dużo różnych silników, tak to może na tym wywnioskować. I szukamy oznaczenia V8, czyli zwykły żółty filtr. Kupujemy jeden na razie. Idziemy od spodu. Nawet nie patrzę na zlecenie, czy trzeba to wymieniać, czy nie. Zawsze trzeba wymieniać filtr oleju, jak się wymienia olej. Zawsze. Także młodzi mechanicy. No. Dobra, to mamy zrobione. I... Co by tu jeszcze? Ła, tutaj więcej tej roboty będzie. Opona standardowa. Opony do wymiany. Filtry powietrza, dwa gaźniki. What the fuck? Co to jest? Dobra, opony, słuchajcie. To opony się nie nadają już do niczego, więc będziemy musieli pobawić się w montowanie tego wszystkiego. O kurde, o kurde. A patrzcie, tutaj mamy też takie do wyważania kół. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Jakieś obciążniki? Nie wiem, jak to się nazywa. To się tam przyczepia do felgi i wtedy całe koło jest wyważone. Ja nie mogę. Ej, patrz, musimy wszystkie opony. Ale jakie mam tu opony kupić? Opona standardowa. A, właśnie, bo teraz możemy sobie, zobaczcie, jak tu jest prosto, możemy sobie gwiazdkami pozaznaczać, ping,
pompa paliwa jeszcze do wymiany jest. I teraz wszystkie te części macie pozaznaczane. Zobaczcie, jest to ultra proste. Ja kiedyś pamiętam, w którymś odcinku bardzo długo szukałem pompy paliwa. Nie mogłem na nią trafić. I ona wyjątkowo w tamtym samochodzie nie była przy zbiorniku paliwa, tylko była gdzieś z przodu. Poważnie. Pompa paliwa, wymieniamy. Ale samochód będzie ale będzie cisnął po tych naszych naprawach. Pompa. Pompa paliwa, tu chyba była jakaś zwykła, mam nadzieję. I montujemy. Tak, tutaj wiecie, w każdym samochodzie, każdy samochód ma praktycznie inne części. Każdy nawet model ma inne części, więc w jednym samochodzie będzie taka pompa paliwowa, a w innym będzie już zupełnie inna. I tak, tak się tutaj wydaje w tym car mechaniku, że tu jest jedna pompa paliwowa i ona pasuje do wszystkich samochodów. I potem idziesz na egzamin, próbujesz zdać egzamin i mówisz, tu jest taka pompa paliwowa. A się okazuje, że jest zupełnie inna. Nie no, myślę, że na egzaminie to aż tak szczegółowo chyba tego nie rozpatrują, ale potem jak przychodzisz do warsztatu, no to może być ciekawie, nie? Nagle się okazuje, że nie w każdym samochodzie jest to samo. Co jest? Czemu nie mogę tego odkręcić? O, już mogę. Nie rusza się WD-50. Pyk i odkręcam. Że mamy tutaj jakąś nową rzecz. Musimy tu odpowiednio ustawić. Ciekawe. To jest coś zupełnie nowego. Musimy teraz ręcznie wyważać. Nie ma tak, że zostawiamy to sami. To się samo wyważa. Ciekawe. Podoba mi się. Czekaj, nie rozdziel, tylko montuj. To zabieramy, zobaczyć, czy to będzie pasować, bo chyba dobry rozmiar dałem. Powinno być dobrze. Chociaż z tyłu powinny być szersze, skoro tu jest napęd na tył, a z przodu powinny być węższe te koła, ale tu wszędzie są takie same. Byłoby za trudne chyba, jakby zapamiętać wszystkie te. Ja mam nadzieję, że dobry kapeć zamontowałem. To felga wydaje się jakaś mała. Teraz nie wiem. Coś tu kurde jest nie tak. Dobra, nieważne, będzie dobrze. Dobra, wyważamy. Ops. I ops. Kurde, wyważyło się? Mam nadzieję, dobra. Montujemy dalej. Cyk. Bardzo, bardzo wolno wkręca te śruby pan mechanik. Ale spoko, jak zdobędzie więcej doświadczenia, to będzie to robił lepiej. Aha. Aha, dobra, wszystko gra, dobra. Źle kliknąłem. Myślałem, że coś źle zrobiłem. A już się tak zdarzało nieraz.
Dobra, montujemy to. Hops. I już się niech montuje następne. A my tutaj Co jest? Aha, ściągnąłem. Boże. Jeszcze raz. No powiem ci, że, powiem wam, że jest trochę klikania. Jest trochę klikania, w rzeczywistości też trzeba się tak naklikać, nie? Przy tych samochodach. A jak? Pyk, 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 pyk. Spoko jest to wyważanie, podoba mi się. Też szybko idzie, nie? Nawet chyba szybciej, jak się tak sprawniej to będzie robić, to szybciej niż w poprzednim Car Mechaniku, gdzie to się po prostu ileś tam wyważało samo. Dobra, montujemy oponę, znaczy koło standardowe z oponą standardową. Pyk. Bardzo, bardzo proste zlecenie, tylko mam nadzieję, że ja dobrze tu robię. Poczekaj. O, na szczęście tak, bo coś nie miałem pewności co do tych wymiarów opon, czy czegoś nie pomyliłem. Ale chyba jest dobrze. To miało być 15, chyba 250, 15 szerokości. I profil miał być 75 albo coś takiego. Dobra, to mamy i zostało nam jeszcze klocki hamulca. O kurde, to po co ja te koła zakładałem? Widzicie, tutaj mamy od razu pozaznaczane te części. Tu widzimy, że w tym kole mamy do wymiany, klocki i tam. Ostatnia rzecz, jaka nam została do wymiany, to filtr powietrza dla dwóch gaźników. Okej, już taką część kupiłem, udało mi się ją znaleźć. Tu mamy tylko jedną śrubę z góry, jakie proste. I odkręcamy filtr, czepiamy i montujemy nowiusieńki. Że też takie są jeszcze w sprzedaży, prawda? Mega dziwne. Chociaż filtr powietrza chyba jest najłatwiej wykonać z tych wszystkich części, które mamy w takim starym samochodzie. Proszę bardzo, no i pewnie zastanawiacie się, jak taka V8 będzie brzmieć. Chciałem wyjechać, a okazało się, że nie wlałem jeszcze oleju do silnika. Co nie jest? Dobra, wlewamy. Kurek. I teraz ile my tu mamy lać? Nie ma żadnej podziałki, niczego. Musimy sobie sprawdzić na bagnecie później. O! I mamy... chyba jest idealnie, no nie? Możemy tak zostawić, zdecydowanie. I teraz dopiero możemy sobie... A czekaj, co my tu mamy? Wnętrze i dodatkowe części. Dobra, nieważne. I teraz dopiero możemy sobie pójść na długą prostą, moi... A jednak nie możemy. Brakuje płynu hamulcowego. Poważnie? A czekaj. On tu nie ma w ogóle jeszcze tego do wspomagania. Dobra, lejemy, lejemy. Płyny to jest ważna rzecz. To się wymienia zawsze, no nie? Czy nie? Dobra, jest idealnie. Mam nadzieję, że mi nie zniknie znowu ten płyn. Jak lejemy te wszystkie płyny... Dobra, do chłodnicy też dolejemy. Jak lejemy te wszystkie płyny, to nam trochę kasy ucieka. Możecie to zaobserwować. Op, chyba przelałem. Czekaj, tu chyba nic się... Nic mi kasy nie zabierało, nie wiem czemu. Powinno zabierać. O, właśnie, o to mi chodziło. Płyn do spryskiwaczy. Zobaczmy, czy tu będzie kasa uciekać. Ty, nie ucieka, wydam? Co ja mam, darmowy płyn? Zapraszam do mnie do warsztatu. Haha! Dobra, to mamy zrobione i jeszcze hamulcowy. To gdzie to będzie? Tu chyba. Nie tak! Ej, kurde, poważnie? Chciałem odkręcić korek, a nie ściągać całe serwo. Dobra, nieważne. Lejemy, lejemy. I tutaj jest jakaś podziałka? Nie wiem, ile tu lać.
O, jest dobra, widzę, jest tam, że max. Okej, no to mamy. No i to właściwie tyle chyba, nie? No i co, teraz możemy w końcu gdzieś pojechać. Chodźmy na długą prostą, no V8 w końcu, halo. I jedziemy. Ty, jest czat, posłuchajcie tego. Jesteśmy, aha. Dobra, skręcać mogę. 150, 100. Wow, czekaj, 200 będzie? 170. 80. 3 biegi, słuchajcie. 90. A, 4 biegi jednak, dobra. Czwórkę wbija dopiero przy 100, przy 200 km na godzinę. Bardzo dobry samochód. Hamujemy. Ale dźwięk spoko, nie? Co, nowe opony chyba działają. Hamulce działają dobrze. Właśnie, musiałbym zobaczyć, co się stanie na przykład, gdy spuścimy ten płyn hamulcowy. To wtedy samochód praktycznie wcale nie powinien hamować, nie? Tak na mój rozum. Albo w ogóle jak serwo hamulcowe odinstalujemy. Co się wtedy stanie? Czy samochód dalej będzie hamował, czy już nie? Tutaj sprawdzam taką jedną rzecz, czy jak skręcamy tak mocno samochodem, tak pulsujemy, to czy on... tak buja tym zawieszeniem, ale chyba tutaj nie ma tego efektu bujania zawieszeniem. Widać, że te koła tam trochę pracują, ale no bez szans, prawda? Dobrze, możemy sobie teraz zobaczyć, czym to jest, kuźwa. Płyn do wspomagania kierownicy, okej. Dobra, musimy najpierw chyba spuścić stary, tak? Wspomagania, płyn. Nie no, co? Coś ja tu naprawiłem. Halo? Nie spuściłem starego, cholera! Dobra, jak ja mam to zrobić? Oj! Będzie się trzeba tego nauczyć. Dobra, wlewamy nowy. Teraz powinno być dobrze. Chyba spuściłem. Chyba spuściłem tak jak napisali w książkach, prawda? No jednak nie. Dobra, jeszcze. Ale samochód skręcał dobrze, no. Wszystko było super. Nie wiem, o co im chodzi, czemu się... A czekaj, jeszcze nie dodałem, dobrze. Lejemy. Jakoś tak dziwnie, jakby dwa poziomy ma ten olej. Okej. Dobra, mamy. I teraz już chyba będzie wszystko super. No widzicie, niby proste, jednak nieproste. Warto robić te zadania fabularne, bo za nie jest najwięcej doświadczenia. I proszę bardzo, zrobiliśmy sobie, dostaliśmy kupę siana tak naprawdę za naprawę tego wszystkiego. Mega, mega fajnie, zrobiliśmy sobie zadanie fabularne i one są zawsze najbardziej rozbudowane, są owiane jakąś tam mgiełką historii. No i kupiliśmy sobie dzisiaj myjnię samochodową. Duże rozczarowanie jak dla mnie, ta myjnia samochodowa, muszę przyznać. Myślałem, że będzie można sobie, wiesz, karczerem ten samochód jakoś tak trochę podrapać, jakoś tak... Jeszcze jak zobaczyłem, że tu jest możliwość mycia wnętrza, to się robi automatycznie, jak tak klikniesz tylko na to. Ja wiem, że to jest nowa rzecz i trzeba się z tego cieszyć, że to jest, ale jednak chciałbym, żeby można było tym karczerem tak, wiesz, myć, nie? Tutaj jeszcze mamy możliwość rozbudowy naszego warsztatu o chyba możliwość malowania samochodów. Może któryś szczęśliwy klient przyjdzie z naprawą, na przykład wymianą płynów, będzie mnie zardzewiały auto, a ja mu całe przemaluję na przykład na jakiś tam kolor, nie? Czy możemy tak zrobić. Tutaj mamy chyba naprawę karoserii, zobaczcie, mamy jakiś sprzęt silnikowy, żuraw oraz stojak, proszę bardzo. Na razie nie mogę takich zaawansowanych prac robić. Stół napraw, czy to już widzieliśmy? O, rodzaje lakieru. Tutaj mamy sobie możliwość robienia tego, ale tu chyba gdzieś było jeszcze lakierowanie.
magazyn na części. O, czekaj, tutaj mamy. 15 tysięcy to kosztuje. Lakiernia pozwala na przyjmowanie zleceń związanych z lakiernictwem. Kurczę, także wiecie, tutaj będzie można fajne rzeczy robić. Mam tylko nadzieję, że będziemy mogli sobie pistoletować ten samochód faktycznie ręcznie. To by było naprawdę, naprawdę mega, mega fajne. Ale tak patrząc na to mynie, to wątpię, żeby można było sobie tak jechać po tym samochodzie farmą. To by było mega, mega fajne. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek Car Mechanic Simulator 2021. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy tym i pokazałem wam co nieco w tej nowej grze od Playway, od Red Dot Games z Rzeszowa. Zainteresujcie się nią, naprawdę warto wspomagać polskich deweloperów. Trzymajcie się ciepło, hejas!